Witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i Alex Mercer i witam was w kolejnym odcinku z Prototype'a. Od miesiąca, ponad, może już nawet półtora miesiąca nie było Prototype'a na moim kanale. Tak, teraz sobie muszę wszystko ogarnąć, jak to się latało, jak się to... nawet mam taką dobrą pamięć, że ja jeszcze pamiętam, jak to się mniej więcej wszystko robiło. Tu jeszcze muszę się posilić ludźmi. Jakby w Happy Wheelsach się tak darli. Czekaj, ja chciałem tylko człowieka zjeść. Dobra, dobra, antyterroryści z CSA GO. No dosłownie, antyterroryści z CSA GO. Zwalajcie mi stąd. Nic nie można w spokoju zjeść, zeżreć. Nie, kurde. Dobra. Na bogato. Oluj. Ojojoj. Spieprzać mi stąd. Noż, kurde. Zaraz zniszczę to. No poważnie, ja zaraz te czujniki zniszczę. Chodźcie. Takie hardcore jesteście. Kurde. Nie będziemy się tak bawić. Gówniksy. No. O! 2-1. Dobrze. Ale możesz się już w Alexa zmienić z powrotem, tylko... Głodny jestem, no kurde, nie najadłem się, nie nafidowałem się dobrze, a wy jeszcze mi uciekacie. No dajcie mi coś zjeść. Dajcie mi farmy. No, dziękuję. Dobra, już jest dobrze. Już nie będziemy was jeść, ale też nie będziemy robić misji pobocznych, bo uważam, że to jest strata czasu. Ja tu muszę, kurde, tą grę w końcu skończyć. Dead Space'a tym bardziej, kurde, bo... No, z Dead Space'em będę jeszcze się caskać, bo to dopiero... jedna trzecia gry. Siema. Stary Stavidża? Fuj. Okropnie wyglądasz. Take this syringe. Locate the correct hunter by genetic type and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Dał mu strzykawkę miłości? Fuj, co za czarny pedał. O kurde. Nie, na serio czujesz ból. A dobra, tego pilocinkę trzeba zreportować. Tylko trzeba jakoś to zrobić bez wykrycia. Fajnie by było, ale to też będzie ciężkie. Shit. Latają mi tu jakieś helikoptery niepotrzebne. Gówna. Dobra. No trzeba to zrobić po kryjomu, no. Jak będziemy hałasować, tak, no to... to gówno zrobimy, no. O, kurde! Suwać się, debilki. Czekaj, tego jednego bym skonsumował. Najlepiej jak pójdzie prywatnie do kibelka. To wtedy będzie łatwiej nam to zrobić, no. Niech się on... Kurde, wszędzie straż. Gdzie nie pójdziesz, w pizdu straży. Ej, kurde, nie. Tak nie może być. Ale to zrobimy porządki. Ale my to zrobimy takie porządki, że świat tego nie widział. Dobra. No i dobra. Już sprzątamy. Oh yeah. A i co? Chyba żartujecie sobie, mam latać tym gównem. O kurde. Ej, to jest dla mnie coś nowego. Jak ja mam latać? A ta, dobra. Już czajmy bazę. Tylko nie chcemy się szybko rozdupcyć. Na co nam zależy. Ej, nie. Nie! Się nie mogę rozbić!
Noż, kurde! Powalona misja, sorry, że się drze już po 21, ale wcześniej nie mogłem. Ale kurde, powalone, no lećże od razu! Co się zastanawiasz? Kurde, wiedziałem, że już to jest spieprze na sam początek. Latanie w prototypie helikopterami, no jeszcze. Jeszcze tego nie było! W sumie to jest dla mnie nowość. Ale kurde. I tak dla mnie powalone. No co mam robić? Aha, tak się obniża wysokość, a tak się ją podwyższa. Ale gdzie mam lecieć? Ha? Co ja mam zrobić? Czekajcie, jakieś mam w ogóle cele do zrobienia? No nic, kurde. Żadnych wskazówek, tylko po prostu... Co mam? Mam se strzelać? Aha. Dobra, czekajcie, może mamy na przykład jego zniszczyć. W sumie to by było bez sensu. A może wylecieć poza ten teren? No kurde, ja już nic nie wiem. Co ja mam robić? O, podleciał. Chyba chce się ze mną przekomarzać. Samonaprowadzające? Nie. Gówniaki. Ale fajnie, są namierzające. Tak bezpośrednio namierzają. A może my mamy zacząć niszczyć te wszystkie budynki spod władzy tych infekcji. Czekajcie. Nie, no może tak, no ja kurde nic nie wiem. Ja to robię na ślepaka, ale chyba mniej więcej do tego dochodzę. Dobra, ten budyneczek do zniszczenia. No bo on jest, kurde, w fazie infekcji. A w sumie można trzymać. Albo też tak możemy niszczyć. Trzeba to tak niszczyć, żeby to się na serio niszczyło. Dobra. A, to będziemy mieli z głowy. Pięknie. No, o to chodzi. Ja nic innego nie widzę w tych misjach, jak tylko niszczyć te budynki. Spod właśnie kontroli tych. Dobra, trzeba obrócić. A, dobrze, dobrze, żeśmy to robili. Czyli nie jest źle. Okej, teraz lecimy w tą stronę. Ciekawe, co to w ogóle nas dokieruje do tego. Ale motyw niszczenia budynków z helikoptera za pomocą rakiet? Nie głupie. Jakieś cele? A, chyba nie to teraz. Dobra. I co teraz? A mamy to teraz zniszczyć teraz, tak? Czy jak? Bo ja kurde... To już strzeliłem z 4 razy. A to gówno nic nie zrobiło. Aha, i to mamy zniszczyć, okej. To nam zejdzie taki banał. Okej. I teraz trzeba wszystkie po kolei niszczyć. Okej, taki banał większy. Okej. No fajnie, fajnie się bawiliśmy. Koniec misji? Czy jeszcze nie koniec? A mamy... Dobra, teraz się kierujemy na
południe. Misja taka przyjemna na razie. Choć nic nie obiecuję, że to będzie od razu takie hop-siup i skończone. Dobra, i teraz trzeba będzie to zniszczyć. Tylko może najlepiej, jakbyśmy to tak niszczyli. Choć z tego no też nie jest łatwo. A wręcz przeciwnie. Noż w cholerę! No, no porąbane, no. Ja pierdzielę. Ej, nie, porąbało całkowicie. Chciałem zniszczyć tylko ten budynek, no. Kurde, też robicie problem. Rakiety mają być. I zaraz to niszczymy. Czekajcie, tylko spokojnie. Bez nerwów. I niszczymy z tych rakiet. W dupie. Się będą marnować najwyżej. Tylko. No i kurde, patrzcie, no i znowu to samo. Co oni nam robią? Co, te czołgi mają taki zasięg? Kurde, co ja muszę strzelać z 200 metrów wysokości? Żeby tu w ogóle te torpedy doleciały? Nie, jeszcze raz. Nie uda się. Ja mam to w dupie. Dobra. No z takiej wysokości to już nie powinien nas zniszczyć. I ja mam nadzieję, że tak nie będzie się działo. Dobra, teraz jeszcze tylko postrzelamy z tych działek. Tak, żeby się nie rozgrzały kompletnie. No i dobra, no i tak to mogę strzelać, ale kurde, Alex, następny raz wybierz odpowiednią wysokość strzelania, bo jak ty chcesz strzelać, kurde, z 3 metrów wysokości, to przecież to będzie pewne, że oberwiesz. Ale teraz tutaj, tu widzę kolejny budynek zainfekowany, to porządnie. Teraz go dobrze dolecieć i spokojnie w to strzelać. Tylko muszę uważać. Podlać niebo co wyżej. Teraz nam się ammo skończy. A to nie wróży dla nas nic dobrego. Dobra, teraz tylko te działka. Oj, pięknie. No i to jest chyba nasz cel na dzisiaj. Nie mówię, że odcinek będzie wpis drogi długi. Tylko chodzi o to, że trzeba to jak zrobić najlepiej. Kurde, ile jeszcze tych budynków trzeba będzie wyniszczyć. Dobra, to są te beczki, to najpierw z działek je poniszczyć. One są w ogóle takie delikatne w pizdu. Okej. A teraz tutaj lecimy. Rakietki. I napieprzaj. I teraz no trochę działek trzeba wykorzystać. Bo trzeba zaoszczędzić jeszcze tych rakiet co nieco. No to da się zniszczyć w bardzo prosty sposób. Tylko po prostu wykorzystać wszystko co mamy, te najbardziej dostępne środki do wyniszczania. Muszę uważać, by kurde mnie nie rozpieprzyły te gnoje. Jakaś nowa amunicja by nam się przydała, bo ta się za niedługo może skończyć. A to za dobrze nie wygląda i nie świadczy o tym, że możemy to zniszczyć bardzo szybko i bardzo łatwo. A wręcz przeciwnie. Dobra, jeszcze trochę z tych rakiet. I teraz same działka. Dobra, poszło. Ile jeszcze mamy tak niszczyć? Bo ja już uważam, że to już chyba wystarczająco dużo poszło. A może tak naprawdę nie musimy tego niszczyć?
A 100 na południe miało być. Więc w sumie dobrze lecimy. O, coś wypaliło. Okej. A mamy wrócić do strefy skażonej, dobra. No i dobra, i jeszcze to mamy zniszczyć. Dobra, bez problemu. No okej. Teraz pewnie tutaj. No a nam się zaraz skończy ammo. Czy coś. I jak my dalej będziemy niszczyć? Gdzie mamy dalej lecieć? Muszę zobaczyć na mapie. A pewnie tutaj jeszcze. No i dobra. To chyba ostatnie miejsce. Dobra, chyba już będę wiedział, gdzie lecieć. Tak naprawdę. O kurde. Ło. No i źle, żeśmy lecieli. No, w sumie racja. A, tu kolejna beczułka, której żeśmy o dziwo nie zauważyli. Tu jest mnóstwo tych beczek. Przydałoby się tak zniszczyć. Znaczy zwinąć komuś jakąś helkę. A, mamy te beczki. To już chyba zmienia stan rzeczy. Kurde, nie. Chyba żeśmy nieco źle wykorzystali naszą broń. Teraz, no nie wiem, no najlepiej by było, jakbym się przysiadł do następnego helikopteru. Czyli do tego na przykład, tylko jak właśnie to mam zrobić? No musiałbym podlecieć nieco wyżej. Ty, rośnie sygnał. I to w cholerę. Dobra, czyli jesteśmy na dobrym tropie. Dobrze jest. O to chodzi. A nie, my się tam mamy wracać? Nie wiem, czy to tak piszczy w cholerę. O kurde. Ale tutaj jest nasilenie. A my nie mamy amunicji. Halo? O kurde. I teraz uważać. Aha, i teraz mamy to zniszczyć. A, no skanowanie, Boże. A myśmy takiej rzeczy prostej nie umieli zrobić. I co teraz? Aha. A, możemy wyjść. Okej. Pięknie. Łoż ty. I z tym czymś mamy walczyć. Jak mam rozumieć. A, i możemy teraz nim rzucać. Fajnie. Czyli mamy nad nimi kontrolę. O kurde. Ale trzeba i tak uważać. Chodź, 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 chodź.
Au, au, au. Au. Dobra, konsumujemy. Pięknie. Dobra, a twoja kolej. No ale możemy ich klepać na te pięści. O ty. No. No patrz co mi zrobił. Chodź tu. Dobra. Aha. Czy nie mieliśmy go zabijać, tylko bić to gówno. Dobra. A mamy go teraz gonić, o kurde, to mamy trochę przerąbane zadanie. Musimy dopilnować, żeby to nie uciekło nam i dotarło chyba do celu, nie wiem. No, trochę mamy roboty. I to chyba na odcinek nam wystarczy. Tylko nie możemy go w ogóle zgubić. Dobra. Sobie on tutaj spokojnie idzie. A co on dotarł do pałacu prezydenckiego? Lul. Oż ty. Chyba się zbugował. Nie. On tu miał dotrzeć. Okej. Spoko. A to jako trzeba skonsumować, tak? Dobra. No co? Prosta sprawa. Ło, ło, ło. Niedobrze. Dobra. I to chyba tak miało zadziałać, że antidotum będzie na nas działało i skillsy wracają, nie? Of kurwa. I co wy robicie? Oż piździec. I co się? I co się z nim stało? I to nie jest on. To nie jest ten Alex Mercer. O kurwa. No to teraz, kurde, przekozaczymy i to w cholerę. Jezu, ale teraz badass się z niego zrobił. W chuj. 400k, no trzeba tu ładne upgrade zrobić, no nie ma co. O kurde, tu trzeba aż 500 000. O luju. Kurde, no gdzie my to wszystko zrobimy? Nie, long shot gra. O kurde. Nie, no to ładnie. No to teraz nasz Alex Mercer ewoluował i to porządnie. Dobra, to krytyczna masa 550k. Kurde, gdzie mnie na to wszystko będzie stać? Najpewniej nigdy. Patrzę co jeszcze mogę. I co to za skill? O kurde. O w pizdu. 5 milionów 400 tysięcy. Nie. Chore. Chora, tu mamy jakieś skilla. Tylko też wykorzystamy. Plus może jeszcze jakiegoś jednego trzepotniemy. Tu za 1 000 000. Kurde, nie. No ciężka sprawa, no. Trzeba przyznać. Aha. Dobra, nie wiem co to za skills. Ale tak czy inaczej. Co to za lagi, ale jak my kurwa wyglądamy teraz? Przecież ty. Przecież to jest nawet lepiej niż badass. Jep. Aha. Czemu nie możemy teraz tak nagle latać? Czyli da się. Czekaj. A, nasze wszystkie dotychczasowe skille wróciły. Tylko teraz.
Aha, ale gdzie teraz? Gdzie jest ta transformacja? O, mamy ten nasz miecz. Tu jest ten nasz wzrok orła. Dobra. Tarcza. Okej, jest tarcza. Taki nasz. Aha, to jest nasz armor. Noż, kurwa, zajebiste. No nie, no i teraz to koksimy, badasimy i mógłbym tak wymieniać. Dobra. Tym kurde przekozackim akcentem skończymy odcinek. Fajnie, że wisisz w powietrzu, ale co mnie to interesuje? Dzięki wielkie za obejrzenie kolejnego odcinka z Prototypa. Dawno nie było, ale dzisiaj już będzie na spokojnie. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Jak widzicie, on nie może latać, kiedy ma pancerz założony, ale to mu daje takiego armora, no, że mu nikt nie może poskoczyć. Taka prawda. Ma większy podrzut. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Yo.